nie zamiatało się. Obornika ze stajni nikt nie wyrzucał. To, co musiał, to się zrobiło, a to, co nie, to jaż na Szczepana się to wszystko uporządkowało. No, wylej mućka, gdzieś Pan Bóg się narodził. Ne, mąż. No. Też były te kolędy właśnie. Młodzież szła po kolędzie, no i pośpiewali kolędy. No i dostał tam krumka chleba, też było dobrze. Przyszła Wigilia. Musiał być ani snop zboża w kuchni czy w pokoju. Pod stołem wiązka słomy, na stole siano. My, młodzi, spalimy na tym słomie pod stołem. Dawaj, zimno, idziemy. To była uciecha taka. A po północy trzeba było uciekać na łóżko, bo było zimno. Na pasterkę to chyba do Żmigrodu, to jest 30 km z Huty do Żmigrodu. Za święta nasze, przed wojną, to Rusini też świętowali. Jak było takie większe święto jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok, no to takie święta i oni, bo były u nas lasy, to z Polan też jeździli tam po drzewo. To w te dni nie jechali, a Polacy, Huta Polańska jednak poważała święto ruskie, nie pracowali.